Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play z... Shadow the Hedgehog 2! To jest Sonic 06. Kolejny sezon. Tym razem robimy Shadowa. Niby technicznie chyba powinien być Silver teraz, ale... a nie, Shadow jest. To od razu poprawi. No to lepiej dla mnie, bo wiecie, ja to... No, nie wiem czy wiecie, ale... jakby to powiedzieć... Ja troszeczkę przepadam za Shadowem, nie wiem czy wiecie, jest... No lubię go troszkę, no co mogę więcej powiedzieć, no ale no... w każdym razie... Let's Play Shadowa, po co dłużej przedłużać? Jedymy. Muszę zmienić, że taka cutscenka po prostu... epicka. W tych kilku sekundach jest po prostu epicka. Jak na początek historii. Transmission from HQ. There's an SOS coming from Dr. Eggman's base. Our last communication with our agent was 26 hours ago. We expect an immediate rescue. Shadow the Hedgehog. Understood. Initiating the mission now. Więc no, jak można zauważyć, Shadow pracuje dla GUN. Po wydarzeniach z Shadow the Hedgehog to jest troszeczkę, można powiedzieć, szokujące, ale... no, Shadow pracuje dla GUN. I teraz musimy uratować jakiegoś agenta. Czy tu mogę wyjść? Mogę, lol, fajnie. Jak mogę to wejdę. Shadow... trochę krótsze jest dojście do pierwszego poziomu Shadow, bo od razu po prostu nim zaczynamy. Ale no, Shadow bardzo podobnie gra do Sonika, aczkolwiek jest duża różnica. Między innymi Shadow jest troszeczkę wolniejszy od Sonika w tej grze. Plus dodatkowo jego homing attack polega na tym, że po prostu zaczyna uderzać przeciwników, a nie po prostu, że homing atakiem tylko je rozwala. No, większość pada po jednym homing ataku, ale no, jak widzicie, mogę tutaj robić jakieś różne akrobacje Shadowem. I jego dodatkowo homing attack pozwala do niektórych glitchy fajnych. Na przykład mogę się wspinać po tym. Prawdopodobnie mógłbym też to robić z Soniciem, ale tu jest łatwiej po prostu Shadowem to robić. I możemy iść dalej. Tak mi się wydaje. O, jest. Dobra. I pewnie zauważycie, znaczy możliwe, że zauważycie, ale zmieniła się troszeczkę jakość nagrania. Jest trochę pewnie lepsza niż to było w historii Sonika. Jest to spowodowane tym, że wreszcie mam nowy telewizor, który obsługuje 1080p. Więc teraz moje materiały mogą być w normalnym 1080p, a nie jak to robiłem z dotychczas, czyli 720p, przynajmniej z konsoli, i tylko po prostu upscale robiłem do 1080p, bo to po prostu brzydko wygląda, więc nie muszę tego już robić. Jak się ktoś pyta, dlaczego nie mogłem robić po prostu z 1080i, bo to mój telewizor obsługiwał 1080i, wygląda jak gówno w porównaniu do 1080p. I nie chciałem tego inaczej robić, więc po prostu robię to teraz, że mam 1080p i jest jakość dużo lepsza teraz niż po prostu robię. No i teraz jesteśmy Rouge, to jest ten agent, którego musimy uratować. I ogólnie nagrywam to dzień po opublikowaniu ostatniego odcinka z Sonic 06 z Soniciem i... Ogólnie jestem bardzo się cieszę, jak została ogólnie seria przyjęta i ogólnie jak moje próby jakiegoś fajnego montażu też dosyć cieplutko przyjęliście i sądzę, że po prostu będę tak starał się bardziej ulepszać niż to robiłem dotychczas, że tak naprawdę moje let's play wyglądały tak samo i mam nadzieję, że teraz ten montaż trochę da świeżości dla moich let's play. Teraz kamera. Tak. Więc musimy wszystkie te światełka rozwalić. Prawie zginąłem. Musimy wszystkie te światełka rozwalić, to jest troszeczkę niefajne, powiem. To nie jest fajna misja. Gdzie jest to buggy, co? Więc no, będę się starał dalej tak montować i jakoś się ulepszyć w tym montażu. Plus dodatkowo może jakieś inne dodatkowe pierdoły będę robił, bo na przykład podczas tak jednej mojej casualowej rozmowy z Pomidorkiem wpadłem na pomysł, że Shadowa trochę jeszcze bardziej tak urozmaicę, że będę dodatkowo robił dodatkowe pierdoły typu miniaturki, które się różnią z odcinka na odcinek, a nie, że po prostu co najwyżej jedyne co się zmienia to numerek, bo z Soniciem to też było tak troszeczkę, że się zmieniały te miniaturki, ale tylko ten numerek właśnie się zmieniał, podczas gdy straciłem bagicę, nie? Podczas gdy chciałbym zrobić, żeby po prostu byłyby kompletnie inne do siebie, a nie tylko, że numerek się zmienia, bo po prostu, że jak dotychczas to było w moich let's playach, że to była po prostu jedna i ta sama miniaturka i nic się do nich nie zmieniał. Shadow, mogłeś wejść, dziękuję. Więc no, to tyle, jeśli chodzi o to, że tak powiem, jak się to mówi, ogłoszenia parafialne, o. Nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić, żeby urozmaicić Silvera, ale coś się wymyśli, jak się będzie leciało z tym let's playem. Taki jest mój przynajmniej plan. Czy rozwaliłem? Tak, rozwaliłem. No to dobrze. Nie lubię bardzo tej misji, tak szczerze. Bardziej lubię no, wersję Sonika, bo nie muszę tam praktycznie nic takiego robić, że muszę szukać tych pierdół. A, przejechałem. Dobrze. Czy mi się uda? A, nie zdobyłem medalera. Polercie. I cyk ostatnia. Dobrze. Dobrze! No i się udało. Easy, easy! I co dostanę? Ranga S, jak zwykle. Widziałem pomysły na to, że ludzie byli za tym, żebym zmodował 06, by wszystkie rangi były zamienione na S. Ale szczerze nie lubię robić zbytnio tekstur hacków do gier, a w szczególności do 06, więc po prostu tego nie zrobiłem, bo mi się nie chciało. Mógłbym to zrobić, ale mi się po prostu nie chciało. Don't you want to know what this is? My assignment was to rescue you, nothing more. Fine. With you, it's always business. It seems they don't want us to leave. Let's get this over with. No i boss fight, i co? Serberus też jest. Czy jest jakoś na to wyjaśnione fabularnie? Nie. Ani trochę. Ale też, może też tak powiedzieć o historii Shadowa, że osobiście to jest moja ulubiona historia. Zaraz też powiem, zapewne dlatego, że gra się Shadowem, no kurde, no brawo, kurde, twoja ulubiona, no nikt się tego nie domyślił, Jezus Maria. Jest to Ameryka, że się odkrył Pixel. Nie jest to dlatego spowodowane, że tylko dlatego, że sterujemy Shadowem. Chociaż to też jest dosyć fakt dobry. Cholera. Ale przede wszystkim dlatego, że ona według mnie wraz z Silverem, bo Silverę fabułę też lubię. Moja najmniej ulubiona jest akurat Sonika. Fabula Shadowa i Silvera najbardziej mi się podoba dlatego, że po prostu najwięcej ma sensu, jeśli chodzi o to, jak została napisana, bo jeśli nie wiecie, nad 06 pracowało no 3, bodajże 4 pisarzy nawet. I oni byli odpowiedzialni tak naprawdę za wszystko. Nie dość, że ta gra jeszcze miała milion po prostu przepisań tej fabuły, to dodatkowo nie było dobre, ale no Wiele po prostu było. Zabawy z tekstem tej gry, z fabułą tej gry, więc dlaczego Shadow jest moją ulubioną? Otóż fabułę Shadowa pisała po prostu osoba, która pisała fabułę do Shadow The Hedgehog, bo do Shadow The Hedgehog pisał akurat też Kashi Izuka, ale fabułę pisał do Sonic Adventure 2, czyli gra, w której Shadow zadebiutował akurat, więc to było fajne, bo pisała to postać. Pisała to osoba, która rozumiała postać, którą miała napisać, i według mnie zrobiła to fenomenalnie, więc Shadow tutaj najbardziej według mnie tak czuć, że jest naturalny bardziej niż inne postacie po prostu. Jest to dlatego, że właśnie Maekawa-san bodajże tak się nazywa. Nie, jeśli skrzaniłem wymowę jego imienia, to przepraszam. Ale cóż. I czy ja to jest... Cholera! Nie umiem ani razu tego nie zrobiłem. Cholercia. No cóż. Jeden pierścień. Proszę. Come on. Come on. Ma być ranga S. Jak zwykle ranga S. I oczywiście na... Nie! I oczywiście na mojej ulubionej fabule będę tak czołkował, tak? Nice. Fajnie. Więc no, Shadow był pisany przez osobę, która go oryginalnie pisała, więc według mnie to było świetnie zrobione i Shadow jest właśnie według mnie najlepiej napisany w całej tej grze. I dlatego najbardziej lubię tą fabułę. Po prostu. Dlatego właśnie. I pierwszy boss za nami w historii Shadowa. Ranga S, no i kurde, no i to rozumiem, kurde. Ranga S. Spodziewałem się C, jeśli mam być szczery, bo tak gównia nie poszło, ale okej, najwidoczniej chyba Cerberus Shadowa ma mniejsze wymagania. To pewnie dlatego, że różni się bardzo od walki z Soniciem, bo Sonic ma jeszcze te dwie statuły w arenie, które zabierają mu praktycznie połowę życia, więc teoretycznie rzecz biorąc, przy odrobinie wielkiej szczęścia można Erk Cerberusa w 2 ciosy rozwalić, a Shadow musi w 4, więc no, jest trochę różnicy jednak. Ah, Soleanna, the city of water. It has a constitutional monarchy, you know. The primary industries are tourism and crafting precision machinery. The current sovereign is Princess Elise III. Why does Eggman's base lead to an odd place like this? How should I know? I just followed my orders and retrieved the item. Anyway, I have a little favor to ask of you. Could you escort me to the GUN rendezvous point? Where's the rendezvous point? It's the ancient castle of Soleanna in Kingdom Valley. Rouge, respond! I've prepared the means to go to Kingdom Valley. Go to the forest cave immediately. Cool, dzięki. Więc no, wreszcie sterujemy w Hubworldzie Shadowem. I swoją drogą ta animacja Shadowa, jak tak jeździ, mi się nie podoba, tak szczerze. I to tylko tak naprawdę przez jego kolce. Animacja sama jest okej, ale te jego kolce strasznie dziwnie wyglądają. Przynajmniej dla mnie. Jakoś tak... Nie wiem, według mnie chyba przez te proporcje to tak dziwnie wygląda, ale ogólnie jak on się rusza, to jego kolce tak... Nie wiem, dziwnie się układają strasznie, więc to mi jakoś... no... niezbyt gra ze sobą, więc on tak dziwnie troszeczkę dla mnie wygląda. Dobra, masz coś dla mnie? Lajdasz... Oczywiście, że lajdasz kupujemy. I... Jasne, ale okej, dobra, no wszystko tak naprawdę u Shadowa możemy wszystko kupować. A w ogóle Chaos Spear mamy. I w przeciwieństwie do Sonika, Shadow nie ma jakiejś... nie ma klejnotów. Tak samo w sumie Silver też nie ma klejnotów. Shadow natomiast ma... jak widzicie, jego pasek energii jest pusty. Poprzez rozbijanie przeciwników i tak dalej, on zyskuje trochę więcej tego paska. I przez to, jakby to powiedzieć, zyskuje on możliwość zrobienia Chaos Blast, czyli bardzo to jest podobne do Shadow the Hedgehog tak naprawdę w koncepcie. Nie jest to dosłownie Chaos Blast, bo w ogóle to Chaos Blast jest strasznie nieefektywne, bo jest takie malutkie, że tak naprawdę prędzej się dostaniecie jakieś obrażenie niż... prędzej dostaniecie obrażenia niż po prostu Shadow komuś zrobi krzywdę tym. Ale no, jest to Chaos Blast i przez to, jak się uaktywni to Chaos Blast, to można to uaktywniać 3 razy bodajże, jak się jest chyba w pełni zupgrade'owany. I Shadow dzięki temu jest też szybszy później, może robić, może załatwiać kilku przeciwników naraz. Więc nie ma do tego, nie ma z tym żadnych problemów. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Po prostu tak naprawdę zafokusujecie się na jednego przeciwnika, Shadow w ciągu sekundy zabije 10. Przepraszam, zniszczy, bo YouTube mnie tutaj zaraz mnie zniszczy YouTube. Chociaż tak nie jestem zmonetyzowany nawet, więc co mi tam, ale i tak wolę sobie nie robić wrogów tutaj. Na YouTubeku. I teraz mamy iść do Kingdom Valley, tak? No to idziemy do Kingdom Valley. I tutaj ewidentnie widać, jak bardzo Shadow jest wolny, chociaż to sądzę, że też może wynikać tak przez animację, bo ogólnie Shadow jest wolniejszy, to jest po prostu w plikach gry zrobione tak, że no jest wolniejszy. Aczkolwiek... aczkolwiek sądzę, że to może być też przez animację, która no nie jest taka szybka jak Sonic, taka dynamiczna. Jak się dostać do Kingdom Valley? Aha, dobra, tam muszę iść, już pamiętam. Kolejny medalion weźmie. Bo czemu by nie? Z Soniciem tak naprawdę żadnych tych medalionów nie zbierałem, więc mogę tutaj iść. Okej, dobra. Więc teraz Machnium i Chaos Blast! I nic nie zrobię. Jak sami dobrze wiecie, ale możemy rozwalić te kamienie, bo tak. I możemy się teleportować, no i właśnie tak wygląda Chaos Shadow. No bardzo przypomina tego z Shadow the Hedgehog. Jak zyskało się złą energię. I można było robić Chaos Blast. Więc nie sądzę, że to jest przypadek, że tak to wygląda. Ale dobra, lecimy do Kingdom Valley.